O konkretach, które już wcześniej przygotowywaliśmy razem z radnymi. Chodzi o mój pomysł z organizacji tutaj na osiedlu Armii Krajowej Wodnego Placu Zabaw, takiej innej formy basenu. Basen jest trudny w utrzymaniu, wymaga całej aparatury związanej z filtrowaniem wody, więc to są przedsięwzięcia o dużych rozmiarach. Natomiast miejsce, w którym jesteśmy, chcemy zagospodarować na tak zwany Wodny Plac Zabaw, czyli miejsce, gdzie jest mnóstwo wody, ale ma to wszystko taki poziomowy, płaski charakter. Czyli ta woda tryska, ale nie wchodzi się do tej wody do jakiegoś zbiornika z tą wodą. Tak najprościej przedstawiając jak na czym polega plac zabaw. Za nami są wizualizacje tego, jak te place zabaw funkcjonują w innych miejscowościach. Park, w którym jesteśmy, to jest miejsce rekreacji, wypoczynku. Dzieje się tu wiele różnych inicjatyw. Jest obok plac zabaw, który jakiś czas temu odnowiliśmy, są tu odnowione ścieżki rowerowe. Pamiętam sam parę lat temu jeszcze wnioskowałem o doświetlenie. W parku to doświetlenie się pojawiło. Teraz mówimy o wodnym plac co zabaw, czyli 17 urządzeniach, które będą tryskać wodą, które będą pryskać z, z góry, więc będą tu i gej, gejzery, i armatki wodne i parasole wodne e, i takie w, wiaderka, które się napełniają wodą, potem ta woda się przelewa. Jednym słowem w okresie wakacyjnym. Mniej więcej od lipca, kiedy jest troszeczkę cieplej, nie trzeba będzie spacerować na habrów, na plac róż na, na basen, ale szczególnie z małymi dziećmi, e, maluszkami, one sobie będą mogły biegać po e, Miękkiej nawierzchni, w wodzie, tak żeby przy wyższej temperaturze mieć po prostu trochę, trochę zabawy, trochę frajdy. Oczywiście będą tu też urządzenia, które będą pozwalały i przebrać małe dziecko i też toaleta, która przy okazji powstanie. Teren będzie ogrodzony, będzie miał powierzchnię jakieś 400 metrów. Myślę, że to będzie taka właśnie dodatkowa atrakcja w tym parku z myślą o dzieciach, o mieszkających w jednej, drugiej części osiedla armii krajowej. Ogłosiliśmy przetarg, rozstrzygnięcie ofert 20 marca, więc sprawa może mieć szybki obrót. I jeszcze myślę przed lipcem jest szansa, bo taki jest termin wykonania, jest szansa, że ten plac zabaw będzie dostępny już dla mieszkańców. Pieniądze wcześniej przewidzieliśmy w budżecie, więc... Nie jest to inicjatywa, która się urodziła wyborczo, tylko myślimy od dłuższego czasu o podobnych inicjatywach. Realizujemy, przygotowujemy je. To wcześniej przygotowaliśmy dokumentację, lokalizację, zatem myślę, że spora, spora atrakcja od, od, od tych wakacji. Plac zabaw będzie tuż obok tego istniejącego. One nie będą się ze sobą bezpośrednio łączyć z uwagi na to, że tu mamy powierzchnie piaskowe, żeby nie były nanoszone do tej powierzchni mokrej. Natomiast tutaj, jak mamy te trampoliny obok, to one zostaną stają, a tam pójdziemy w tamtą część e, oczywiście na terenie miasta z wodnym placem zabaw. Będzie to miejsce w szczególności, myślę, atrakcyjne dla, dla maluszków, które, bo tak jak pan prezydent powiedział, na wodnym placu zabaw nie będziemy pływać, czyli to nie będzie basen, ale taka miecka z delikatnym brodzikiem i do zabaw dzieciaczków będzie na pewno bardzo atrakcyjna. Będzie z pełnym zapleczem socjalnym, będą natryski, tak jak na basenie, będą toalety. Będą miejsca przeznaczone dla mam z dziećmi, gdzie będzie można przewinąć dziecko, więc całe to zaplecze socjalne będzie przystosowane też i będzie można je wykorzystywać do pozostałej części placu, bo tutaj takiego zaplecza też brakuje, więc będzie to doskonałe uzupełnienie. Jesteśmy w trakcie przetargu, wolałabym jednak dać szansę wykonawcom, niech powalczą o tą kwotę. Dzisiaj, jakbym powiedziała, jaka jest ta kwota, to być może zasugerowałabym tą cenę. A, a przetarg jest ogłoszony, trwa, więc dajmy szansę, niech wykonawcy skalkulują i zaproponują swoją cenę, a my się zmierzymy z tym, co, co mamy.